sposób pozostaje mi teraz podokręcanie króćców do drugiego węża. Ja sobie takowe tutaj przygotowałem. Czyli powtarzamy to samo, co żeśmy robili z tym wężem tutaj na początku. Czyli zawijamy taśmą. Niedużo, ponieważ jedna część przyjdzie do króćca węża z kranu, a druga część musi być trochę mocniej, bo bez uszczelki będzie w króćcu, w przejściówce z 3/8 na 1/2 cala. O, skręcę to sobie. Tu mamy jedną gotową. A tą zostawimy, bo będę musiał ponownie to robić w łazience, bo jeszcze dzisiaj zamontujemy baterię łazienkową nową. To mogę sobie od razu ten króciec tutaj zamontować. I tak widzicie, robota robotą, a ja zapomniałem, że mam kawę. No ale dobra, jakoś to przeżyjemy. I tu na przejściówce nie trzeba zbyt mocno, ponieważ tutaj jest w środku uszczelka i ona powinna nam to wszystko ładnie uszczelnić. Taśma jest dodatkowym zabezpieczeniem przed nieszczelnością. Tak wam to powiem. No i dobra, słuchajcie, ja to teraz wezmę, bo tam i tak kamery nie wsadzę. Ja to pomontuję tak jak trzeba, pokażę wam jak to wygląda w efekcie końcowym. No i tak to wygląda, kran zamontowany, oczywiście ja ten silikon jeszcze pozbieram. A tak wygląda to nasze połączenie. Oczywiście tu jeszcze przyjdzie wąż z zimną wodą, muszę go wyciągnąć, bo on tam jest na dole. Zamontuję go dokładnie tak samo i jedna bateria jest gotowa. Zaraz przejdę do łazienkowej. Ale zanim to zrobię, wypadałoby odpalić trochę grzejnik, bo zaczyna się chłodno robić. I napijemy się kawy. W międzyczasie trochę pogadamy. Słuchajcie, dlaczego ja się decyduję na takie baterie? No są dużo tańsze niż te baterie do kamperów. Ja wiem, że niektórzy mi powiedzą waga, to, tamto. Słuchajcie, nie patrzę na to, czy ja będę miał kilogram więcej, czy kilogram mniej. Dla mnie to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jeszcze sobie wyłączę tylko tą wkrętarkę. Dla mnie, słuchajcie, to nie ma znaczenia kompletnie. Natomiast poważniejszą pracą dla mnie będzie może w przyszłym tygodniu, bo miałem też akwarium robić. Naprawdę ja mam tych prac tyle, że nie wiem za co się złapać, ale akwarium niestety musi poczekać, ponieważ ja w marcu wybieram się na Caravaning Motor Show do Poznania. Chcę tego kampera przygotować jak najlepiej na pierwszy wyjazd, bo to będzie tak naprawdę pierwszy wyjazd. Nie wszystko wyremontowałem w zeszłym roku, bo się nie udało czasowo, chcieliśmy trochę pojeździć. Natomiast słuchajcie, mam zamiar jeszcze zrzucić zbiornik wody czystej, który znajduje się u nas pod kamperem. Chcę go ocieplić, wyczyścić, zdezynfekować. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. I będzie ciężko, bo trzeba wejść pod samochód. Nie wiem, w jakim stanie tam są śruby, mocowania. Ciężko mi powiedzieć. No, będę chciał wam to też pokazać na filmie, żebyście w przyszłości, gdyby was coś takiego czekało, mogli się już pewnych rzeczy wystrzec. I tak naprawdę sprawniej, żeby wam to poszło. Na razie będę pił kawę.
bo ponieważ przy całej tej robocie zapomniałem o tym, że mam zaparzoną świeżą kawę, tak? W międzyczasie powyrzucam pewne rzeczy z kibla i przygotuję tam do montażu kolejnej baterii. No tu mamy, słuchajcie, prościej, bo ściągamy sobie tylko kurek, odkręcamy sobie tutaj nakrętkę z góry. O. I kran czy mieszacz powinien nam cały wyjść. Tutaj oczywiście jest jeszcze wąż, który należałoby odkręcić. Ja to zrobię, ale najpierw tutaj, słuchajcie, rozkręcimy opaski zaciskowe z węży. Myślę, że tutaj będziemy mieć trochę mniej pracy. Druga. O. Jest to prosto zdjąć. Tak. No i zostaje nam do wykręcenia. Słuchajcie, ten mieszacz wymieniam dlatego, ja bym może go i nie ruszał, ale wymieniam go dlatego, że gdzieś tu jest pęknięty i nam się niestety, ale rozciekł. Zresztą słuchajcie, tego węża mogę zostawić. Kręcimy samą słuchawkę. Już jak widzicie, ktoś też był bardzo taki mądry i na ciepło ją tu próbował wygiąć, wykrzywić. Nie wiem, co z tym będzie. Natomiast to musimy tu też wykręcić. Zobaczymy, jakim cudem to tu jest zmontowane. Bo tu, szczerze wam powiem, jeszcze nie patrzyłem. A, jest śrubka od spodu. Ciężko ją ruszyć, ale myślę, że się uda. No muszę sobie niestety żabką pomóc. Ja, słuchajcie, już nie patrzę, czy ja to pokaleczę, czy nie, bo tego tu nie będzie, więc nie zwracam na to kompletnie uwagi. O, udało się, słuchajcie, to wykręcić i niestety, ale muszę tą słuchawkę wykręcić, ale tutaj od tego starego mieszacza. Nie ma innej rady. No, tutaj widzicie, silikon dosyć mocno złapał, ale udało się, bo inaczej tego nie wyciągnę, niestety. Tak to wygląda ten stary mieszacz. Słuchajcie, to jest 300 zł w sklepie dla kamperów. Nie wiem, może ktoś to kupuje, może nie. Ja bym tego nie kupił już więcej. Mija się to kompletnie z celem, ponieważ jest to wszystko plastik i dla mnie tak naprawdę jest nic nie wart. Coś tu jeszcze nam blokuje. Nie wiem, co to jest. A, jakaś opaska. Ktoś sobie tutaj założył opaskę. No, powiem wam, że fabrycznie jest to zrobione i jedyna rada to jest rozcięcie tego. Inaczej nie ma szans tego wyciągnąć. Zaraz tu rozetniemy. Gdzieś tu miałem nóż.
i nie wiem gdzie. Więc rozcinamy, trudno, tego węża już tutaj nie będzie. Tak. Muszę tą opaskę jednak też zdjąć. Ją akurat nie chcę niszczyć, bo może się przydać jeszcze kiedyś na jakiegoś innego węża. To są starego typu opaski, takie drutowe, moim zdaniem bezsensowne, ale może się jeszcze przydać kiedyś. Dobra, mamy to wyciągnięte. I teraz słuchajcie, dwie sprawy ważne. Tak mi się wydaje, że raczej nie będę musiał tutaj zbytnio, no ewentualnie może tutaj ten otwór trzeba będzie bardziej wyciąć, natomiast zobaczę zaraz, słuchajcie, czy nam to wejdzie. No jednak trzeba będzie rozciąć te otwory, bardziej wypiłować. Ja to zrobię, bo bo zrobię, nie? I teraz tak, słuchajcie, znowu mnie czeka piłowanie, niestety. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Ja zaraz wezmę tą słuchawkę nową, która tutaj jest. Czy ona nie będzie za daleko? Myślę, że w tym miejscu ona będzie ok w czasie brania prysznica, albo będzie, prawdopodobnie będzie zawieszana w ten sposób tutaj. Więc mi się wydaje, że ten pierwszy otwór zrobię sobie na otwór tutaj na tą baterię i od tego chyba zacznę, będzie to najprościej. Czyli znowu pilnik obrotowy i czeka mnie piłowanie. Dobra, znowu będzie, słuchajcie, troszkę głośno, ale nie ma rady. Wystarczy. Zaraz się przekonam. Wkręcę sobie wszystkie te trzy elementy, czyli śrubę, rurki do tego i zobaczymy, czy to nam przejdzie i jak będzie tutaj chodzić nam sławka. Na razie się wyłączę. Dobra, słuchajcie, mamy to porobione, czyli powiercone, przeciągnięte. I teraz zobaczcie, ta bateria znowuż
posiada inne całkiem detale do montażu. Śrubka, która jest śrubą mocującą całość tutaj tej baterii do blatu. Mamy tutaj śrubkę regulacyjną, czy tulejkę regulacyjną. Ona przychodzi zanim dokręcimy baterię. Mamy tutaj zestaw uszczelka, podkładka i mamy tutaj podkładkę, która przychodzi, czy uszczelkę, przepraszam, i ona przychodzi bezpośrednio tutaj do tego króćca z wylewki, ponieważ do tego tutaj będzie zamontowana wylewka. No i nie możemy tej wylewki wcześniej zamontować, zanim nie zmontujemy całego zestawu. Więc słuchajcie, wkładamy, ja tu jeszcze sobie oczyszczę sobie tutaj z brudu, żeby uszczelka nam tutaj lepiej trzymała, żeby nam nie leciało tam nic do środka. O. Możemy teraz włożyć całą tą naszą baterię. Ja niestety muszę się zniżyć do poziomu kibla. Jest tu troszkę niewygodnie, bo jest mało miejsca, ale damy radę. Damy radę, gdzie to tam mamy tą naszą śrubę, czy tam podkładkę. Najpierw zamontujemy uszczelkę gumową. Spróbuję tam trafić na to. Troszkę to robię na ślepo, ale udało się na szczęście. Muszę ją przepchać całkiem tam do góry. Tak. Teraz podkładka. Ona musi wejść dokładnie. Węże muszą wejść dokładnie w środek tej podkładki. Teraz tulejka. I nasza nieszczęsna nakrętka. Czyli zrobiłem podwójną robotę, montaż i demontaż. Baterii. O, udało się złapać. Może teraz się to uda przykręcić w miarę sprawnie. Chociaż i tak pewnie kluczykiem tam nie dojdę. Nie wiem, jak to tam dokręcę. Nie mam bladego pojęcia. A dokręcić muszę. Dobra. Palcami nie dam rady. Muszę teraz kluczem. I to będzie filozofia życia. Dobra, słuchajcie. Niestety muszę się tutaj położyć. Nie wiem jak tu się położyć, żeby dojrzeć tą naszą śrubę. Spróbujemy może najpierw po omacku. Może damy radę po omacku. Thank you.
parę obrotów pewnie zrobię. Powinienem tak naprawdę odwrotnie to zrobić, ale tu jest tak mało miejsca, że wolałem tą baterię najpierw poskładać, żeby mieć pewność, że te połączenia są szczelne. Bo tutaj naprawdę, słuchajcie, no jest tak kiepskie dojście, to nie jest zlew kuchenny, że można sobie go zdjąć, założyć baterię, poskręcać węże, czyli zrobić to prawidłowo. Tutaj niestety, żeby dostać się do umywalki w kamperze, trzeba by demontować zabudowę, a według mnie mija się to z celem, bo rozszczelnimy sobie to wszystko, trzeba będzie to uszczelniać z powrotem i narobimy sobie roboty na 3 dni. Więc lepiej pomęczyć się trochę. Jeszcze jeden obrót i powinno być ok. Bateria się trzyma mocno, myślę, że jest uszczelniona, widzę tu, że powinno być ok. No i słuchajcie, zostaje nam do zmontowania teraz zbiornik na mydło. Znowu wyczyszczę tutaj, żeby uszczelka nam dobrze trzymała. O. Tutaj nie ma żadnej filozofii, ponieważ trzyma się to na jednej śrubie. I ja będę musiał tutaj zrobić przedłużenie albo osadzić to tutaj na jakiejś kolejce, ale ja chyba zrobię tutaj takie przedłużenie z rurki i powinno być ok. Miejsca tutaj jest też bardzo mało na ten zbiornik. Jeszcze zmontuję tą wylewkę. To ja zobaczę najpierw tę oryginalną, jak ona będzie wyglądała. No chyba to nie będzie zbyt fajnie, bo no tak mi się wydaje, że lepiej ta oryginalna. Jeszcze sprawdzę, czy tu jest uszczelka, żebym się nie pomylił. Oczywiście nie ma. Powinna być ta uszczelka, powinna być w pudełku tą baterią. No i oczywiście nie ma. Nie ma, bo po co? Na szczęście ja mam zapasowe uszczelki. Kiedyś taki zestaw kupiłem uszczelek i damy radę. Dobra. Teraz słuchajcie, zostało mi jeszcze do przykręcenia tak naprawdę samą tą wylewkę. Włożymy sobie tą uszczelkę, przykręcimy to. Przykręcimy to najpierw
Tak. Postaram to w miarę mocno skręcić, żeby nam nie ciekło nic tutaj. Dobra. No i słuchajcie, mamy tak, baterię zamontowaną. Tutaj mamy takie same połączenia zrobione. O, to są te same połączenia, tak samo zrobione jak w baterii kuchennej. Z tym, że tutaj wąż musi być niestety ruchomy, ponieważ będzie wyciągany do prysznica. No i słuchajcie, mamy to zmontowane. Działa. Ja jeszcze tu płynu nie chcę wlewać, bo nie ma takiej potrzeby. Bateria działa. Próbę wody dopiero zrobię, jak zejdą mrozy, bo musiałbym zalać tą instalację, a nie chce mi się jej ponownie czyścić, przedmuchiwać, żeby się pozbyć wody. Słuchajcie, z tymi złączkami to też jest tak fajna sprawa, że możemy w razie konieczności bardzo szybko pozbyć się wody z kampera, z instalacji. I myślę, że rozwiązanie zrobiłem dobre.